Cześć! Zapraszam na przegląd czterech październikowych nowości komiksowych od wydawnictwa Kultura Gniewu. Przed nami prezentacja komiksów, które teraz widzicie. Przyjrzymy się kilku stronom, zerkniemy też, czy komiksy posiadają jakieś dodatki, a także poznamy opis wydawniczy. Zapraszam! Monika. Jest to najnowszy komiks Daniela Klausa, autora takich komiksów jak Miotacz Śmierci, czy komiks niczym aksamitna rękawica odlana z żelaza. Komiks, który mnie zahipnotyzował. Jest mroczny, gęsty, o wielu płaszczyznach. Jest naprawdę wielowymiarowy, który oburza, szokuje, porusza. I wiecie co? I właśnie tego oczekuję również po Monice. Okopy. Zapomniane przedmieścia. Hipisowskie bary, artyści i sekciarze. Szaleństwa, wizje, głosy z nicości. Monika za nimi podąża, a może coś każe jej podążać, skręcać na rozstajach w tę, a nie inną stronę? Kogo szuka? Czy rozpozna się w lustrze? Dokąd dotrze, próbując zrozumieć swoje życie? I czy jedno życie może pomóc zrozumieć epokę? Najnowszy komiks autora Ghost World to 9 osobnych, ale przeplatających się wzajemnie historii, a każda z nich rozgrywa się w innym czasie i nasycona jest odmiennymi gatunkowymi inspiracjami. Na stronach Moniki odnajdziemy opowieść wojenną, romans, horror, pulpulową fantastykę, kryminał, a wszystko to przefiltrowane przez niepowtarzalną wrażliwość jednego z gigantów współczesnego komiksu. Daniel Klaus powraca z gęstą, barwną, a jednocześnie przenikniętą mrokiem powieścią graficzną, balansującą na granicy wielkiej epopei i psychodelicznego snu. I jak widać, stylizuje komiks na retro, buduje w odpowiedni sobie styl klimat. Sądzę, że ten komiks, tak jak poprzednie, jest z pogranicza groteski, absurdu, nadrealizmu, za co doceniałem właśnie ten komiks. Mamy tutaj taką szorstką prawdę o nas samych, o ludziach. Spójrzmy jeszcze na tylną stronę okładki, która nie ma żadnego opisu, ale myślę, że osoby, które znają twórczość Daniela Klausa, nie potrzebują tego. Koszt to 89,90. A tak wygląda grzbiet. Przy okazji porównam z grzbietem niczym aksamitnej rękawicy odlanej z żelaza. Kolejny komiks, który chcę wam pokazać, to komiks szwajcarskiego grafika, filmowca, mistrza grozy i czarnego humoru, a przede wszystkim autora niezwykłych komiksów tworzonych scratchboardingiem. Ten komiks to Cinema Panopticum, autorstwa Tomasa Otta. Za chwilę przypomnę, co znaczy scratchboarding, jednak znam tego autora, chociażby z Lasu, który też miałem wielką przyjemność doświadczać, bo to idealnie pasuje właśnie doświadczanie, aniżeli czytanie. Cinema Panopticum jest wznowieniem, myślę, że z jednego powodu, ponieważ w październiku Thomas Ott pojawił się na 34. Międzynarodowym Festiwalu Gier i Komiksów w Łodzi. Tytułowe Cinema Panopticum to namiot w osobliwym lunaparku, do którego przez przypadek trafiła mała dziewczynka. W jego wnętrzu znajdują się cztery urządzenia. Wystarczy wrzucić do nich monetę, by na własne oczy ujrzeć przedziwne i przerażające historie. Ponury, makabryczny, chory, cyniczny, niepokojący. Takie przymiotniki często słyszy się w kontekście twórczości Tomasa Otta. W jego komiksowych opowieściach już od pierwszej chwili wiadomo, że stanie się coś złego i że nie ma od tego ucieczki. Potem zaś stopniowo czytelnik jest wciągany coraz głębiej w bagno. Groza tych historii nie wynika z nadnaturalnych sił, demonów, upiorów, wampirów. Jest natomiast konsekwencją ludzkich słabości i wad. Głupoty, bezmyślności, chciwości, próżności. Tu płatny morderca zostanie przechytrzony przez cyrkowego magika. Członek Ku Klux Klanu pozna prawdziwe znaczenie magii wudu, a walizka pełna pieniędzy stanie się katalizatorem wielu nieszczęść. A to zaledwie kilka przykładów codziennych porcji koszmaru, jakie serwuje nam Otto Cinema Panopticum. Warto wspomnieć, że komiks ten był nominowany w 2006 roku do nagrody za najlepsze rysunki na festiwalu w Angoulême. Dlatego nie wiem, jak wy odbieracie warstwę wizualną, ale zdumiewa mnie sposób wykonania obrazów.
i ich jakość, bo one są zrobione metodą scratchboardingu, czyli zdrapywania ciemnego atramentu, aby odsłonić białą warstwę. Wykorzystywane jest do tego specjalne ostrze. Dlatego obrazy nabierają specyficznego klimatu, onirycznego, jakby wziętego z wizji sennej, z jakiegoś koszmaru. Komiks nie ma żadnych dodatków, ale powiem wam, że on nie potrzebuje. To nie jest ten typ komiksu, który wymaga jakichś uzupełnień. I okładkę pokażę z ceną 59,90. A tak wygląda grzbiet. Kolejny komiks, który chcę pokazać, jest również wznowieniem. Jest to nowe wydanie słynnego komiksu Tomasza Spela, autora m.in. Zasady Trójek. Miałem wielką okazję i przyjemność rozmawiać któregoś razu z Tomaszem Spelem właśnie z racji premiery Zasady Trójek. Serdecznie polecam. I cieszę się, że Kultura Gniewu wznowiła ten komiks, ponieważ już od dawna nie było możliwości kupienia go. Staś i Zła Noga, takiego duetu jeszcze nie było w komiksie. Staś to chłopiec poruszający się na wózku inwalidzkim. Swoje fizyczne niepełnosprawności rekompensuje absolutnie szaloną wyobraźnią. Zła Noga to przyczyna zdrowotnych kłopotów chłopca, ale też jego najlepsza przyjaciółka i towarzyszka szalonych przygód. Jest jeszcze mama. Mama się martwi, a jednak wierzy, walczy i bezwarunkowo kocha. Ich słodko-gorzkie perypetie wywołują uśmiech, wzruszają, a czasem wprawiają w zakłopotanie. Bo co odpowiedzieć złej nodze, która chce zostać kosmonautą? Bardzo oryginalny tekst, oryginalny pomysł o złej nodze dziecka niepełnosprawnego, poruszającego się na wózku inwalidzkim. I to było na tyle oryginalny pomysł, że wyobraźcie sobie komiks, iż opowieść była wystawiona w teatrze. To jest właśnie interesujące. Różnica pomiędzy wznowieniem a pierwszym wydaniem to jest na pewno dodanie kolorów. Komiks jest niewielkich rozmiarów, on jest ze skrzydełkami. Koszt tego komiksu to 44,90. Przygody Stasia i Złej Nogi. Ostatni tytuł to nowość będąca spin-offem Detektywa Misia Zbysia na tropie. Jest to pierwsza samodzielna przygoda Borsuka Mruka, asystenta Misia Zbysia. Zatem wiemy na pewno, że jest to komiks skierowany do najmłodszego czytelnika, o czym też wskazuje imprint Krótkie Gadki. Wspólne przygody pary komiksowych detektywów Misia Zbysia i Borsuka Mruka już od 10 lat bawią i ekscytują czytelników. Jednak czasami Borsuk Mruk jest zmuszony działać sam i o tych śledztwach postanowił teraz opowiedzieć w nowej serii książeczek. W pierwszym tomie, zatytułowanym Podwodne śledztwo, zajmuje się śledzeniem pewnego śledzia, który ukradł złotej rybce perłowy naszyjnik. Co się jednak stanie, gdy śledź odkryje, że jest śledzony i sam zacznie śledzić śledzącego? O tym przekonacie się, czytając tę zwariowaną historię. Tak, ewidentnie jest to książeczka dla najmłodszych, ma niewiele stron. Miałem też przyjemność rozmawiać z autorami tego komiksu. Zostawiam link, a tymczasem jeszcze spójrzmy na cenę. 14,90. I jeszcze podzielę się swoim przemyśleniem. Popatrzcie, poczytaj mi Borsuku Mruku. Ten tytuł do złudzenia mi przypomina hasło z mojego dzieciństwa. Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato. Kojarzycie, prawda? Kultura Gniewu oferuje w październiku, myślę, że naprawdę dobre tytuły. Cieszy mnie, że wznawia komiksy, bo nie każdy miał okazję zapoznać się z wcześniejszą twórczością Tomasza Spela czy Tomasa Otta. Najbardziej cieszy mnie jednak widok nowego utworu Daniela Klausa i zastanawia mnie, czy też zdobędzie moje uznanie jak niczym aksamitna rękawica od dla nas żelaza. Na recenzję zapraszam na kanał Łukasza Świniarskiego. U niego będę dzielić się swoimi przemyśleniami po lekturze. Serdecznie zapraszam, zachęcam was do subskrypcji i śledzenia jego kanału, bo naprawdę jest wartościowy. Dzięki i do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć!